I witam was w drugiej części tego filmu z tym Urbanem Piaggio MP3. Moi drodzy, nie wymieniłem tego silnika na ten nowy. Po pierwsze, dlatego, że nie mam takiego silnika, bo tutaj jest silnik całkiem inaczej montowany. Ma inne, znaczy jest taki sam, tylko ma troszeczkę inne wymiary, jeśli chodzi o wysokość, więc do tego układu motorowy, która nie będzie pasowała. Ale przespałem się z tym w nocy i postanowiłem przeprowadzić kilka testów, ponieważ układ blokady z przycisku w ogóle nie działa. Nie działa w ogóle, nie chce reagować, po prostu robi takie coś, że chce zablokować, ale nie potrafi. Zaraz wam zademonstruję, jak to wygląda i zobaczycie, o co chodzi. Zauważcie, teraz jest odblokowane zawieszenie, wszystko jest podłączone prawidłowo, włączam zapłon, wszystko działa, jest gotowy do zablokowania, ponieważ ta kontrolka miga. Jeśli ona miga, to znaczy, że zawieszenie mamy odblokowane i możemy śmiało je zablokować. Ja teraz spróbuję zablokować zawieszenie, zwróćcie uwagę. Zobaczcie, co się dzieje. Odblokowuję. Odblokowuje. Znaczy, co to znaczy? Jeśli to nam działa i on próbuje odblokować, to wyglądałoby na to, że silnik jest zablokowany. Wcześniej silnik był zablokowany i nie dało się nim ruszyć. Wyczyściłem, nasmarowałem, jak widzieliście na filmie. No ale po podłączeniu dalej mamy ten problem. Powiem tak, nic nam nie da teraz podłączenie się do teksty, do komputera, do systemu diagnostyki, ponieważ nic tam nam nie pokaże. Pokaże nam to, co jest, że motoreduktor nie działa. Ja wam powiem, dlaczego tak się dzieje. Ale przedtem wam jeszcze pokażę coś, co nie dało mi spokoju i przespałem się z tym i postanowiłem, że to zrobię. Przeprowadzimy taki test, o którym mówiłem, że nie powinniście tego nigdy robić z podłączonym motoreduktorem do całego układu, to znaczy wmontowanym, z linkami, z wszystkim, ponieważ możecie uszkodzić silnik. Ja sobie na to pozwolę, powiem, do którego momentu mogę kręcić tym silnikiem, a do którego nie, więc sprawdzimy, czy ten silnik pójdzie nam na zewnętrznym akumulatorze. I wtedy to będzie dla nas wskazówka, co tutaj jeszcze może być nie tak. Dobrze, mamy tutaj widok całego tego motoreduktora, słuchajcie. Ja teraz podłączę się tutaj wtyczką zewnętrzną, taką, powiedzmy, serwisową wtyczkę sobie zrobiłem, którą kupiłem ze starej instalacji elektrycznej. Wpinam ją zgodnie tak, jak trzeba, bo inaczej nam będzie trafić, przepraszam, do silnika. No inaczej nie będzie działała. I teraz ważna rzecz. Pamiętajcie, że w tej instalacji działa to w ten sposób, że sterownik, to znaczy taka skrzyneczka, która tu steruje, to jest cały ECU, cały układ sterowania elektronicznej tym całym ustrojstwem. Działa w ten sposób, że przerzuca sobie tylko bieguny w prawo i w lewo. Plusa na minus, minusa na plus, żeby silnik po prostu obracać w jedną lub drugą stronę. Jeśli podłączymy żółty do plusa, a niebieski do minusa, będziemy wtedy blokowali tą blokadę, ten system, a jeżeli niebieski do minusa, kręcimy w drugą stronę, co za tym idzie, odblokowujemy. Jedziemy z tym. Mam tutaj naładowany akumulator i próbujemy. Spróbujemy teraz sobie zablokować. Zobaczcie, jeśli całkiem swobodnie chodzi, zauważyliście to? Silnik działa. Dlaczego działa? Powiem wam dlaczego. Zobaczcie, nawet blokada z motocykl jest sztywny, wszystko działa. I mamy teraz nawet wyświetlanie, że silnik jest, przepraszam, że układ blokady jest zablokowany. Już wam to pokazuję. Zobaczcie, tu mamy wskaźnik, że blokada jest zablokowana, świeci, nie miga, więc jest zablokowany. I czego najważniejszego nie ma? Sygnału dźwiękowego, który jest odpowiedzialny za to, który sygnalizuje to, że nie ma ciśnienia w układzie. Ciśnienie w układzie jest, ponieważ motor się nie przechyla, nie jest miękki, więc tu mamy wszystko po tej stronie OK. Dobrze, lecimy dalej. Wytłumaczyłem wam, o co chodzi z tymi kontrolkami. Ja to wyłączę. Wrócę do odblokowania. Do odblokowania oczywiście zawieszenia. Jest, zobaczcie, jak szybko wszystko płynnie chodzi. Teraz tak, jaki mamy problem, moi drodzy? Już wam tłumaczę, w czym tutaj jest problem.
Moi drodzy, problem tkwi w tym, że sterownik, który steruje tym silnikiem takimi specjalnymi tyrystorami dużej mocy, przepraszam, MOSFETami, to są takie tranzystory dużej mocy, na naprawdę wysoki prąd. Nie mam tutaj takiego otwartego sterownika, ale kiedyś Wam to pokażę. On steruje tym silnikiem, tymi biegunami, zmienia te bieguny prawy, lewy. No i jest zablokowanie, odblokowanie. System nam działa, bo można zablokować, ale mamy sygnał, że silnik się nie zablokował i możemy odblokować, gdzie nic nie piszczy i jest wszystko ok. To znaczy, że działa nam sterowanie. Sterowanie działa, tylko wiadomo, jeśli czegoś nie da się zrobić, to on musi zasygnalizować, że coś nie działa. Tak jest to stworzone, powinno być i bardzo dobrze, że tak jest, bo wtedy wiemy, co mniej więcej szukać. Więc doszedłem do tego, że mamy za niski prąd, który powinien być na tych przewodach z tego silnika. Po prostu tyrystory są podłączone z procesorem. Jest układ, który to wszystko kontroluje, taki kontroler. Ma w sobie wczytane specjalne oprogramowanie, które się ładuje przy każdym włączeniu. I on kontroluje stan tych wszystkich urządzeń, tego silnika. Jeśli on widzi jakieś przeciążenie, a ono może być spowodowane za niskim prądem, to po prostu odłącza to wszystko, żeby nie spalić silnika, bo gdyby poszło tam całe 70 czy tam 100 amperów, jak ma akumulator, no to wyobraźcie sobie, co by się działo. Spaliłby się tyrystor, cała płyta, wróć, MOSFET, cała płyta główna tego sterownika być może, no i przy okazji silnik, prawda, coś by się tam zaczęło mielić, bo to jest taka potężna siła, że nawet nie zdajemy sobie sprawy. Więc skąd spadek tego prądu? Powiem Wam już, o co chodzi. Wiele razy spotkałem się z tym, że niedziałająca blokada po naprawie silnika, a potem jeszcze wytłumaczę, dlaczego tak się dzieje, działa tak samo jak tutaj. Ktoś naprawia, wymienia, powiedzmy, używany, sprawny motoredukcję włącza, dalej nie działa, klapa, dupa zimna. Już Wam pokazuję coś. Mam przed sobą sterownik, taki wyciągnięty z rozebranego skutera, odcięty specjalnie na potrzeby pokazania Wam tego, jak to wygląda. Co Wam to mówi? Dobra, to są wszystkie przewody, które komunikują się z wszystkimi urządzeniami, z czujnikami obrotu kół, z wszystkimi czujnikami ciśnienia i tymi, które są odpowiedzialne za to, że widzi, że jest odblokowany ten system i widzi, że jest zablokowany, kiedy jest zablokowany. Tutaj mamy przewody zasilające. To jest plus 12 V, to jest minus masa, a to są przewody, które idą do silnika. Tam są przewody niebieski i żółty, to też jest niebieski i żółty. Stąd wychodzi nam prąd. I teraz tak, jeśli na tym przewodzie, którymkolwiek, przepraszam, bo tu chyba mi monitoring pika, tym lub masie będziemy mieli jakiekolwiek napięcie, 12 V mamy, ale coś się dzieje z tym przewodem, że on nie przepuszcza dużego prądu, bo gdzieś jest może zgnity, gdzieś nie ma styku odpowiedniego, albo może nawet są gdzieś zaśniedziałe styki tutaj, bo też tak się zdarza. To będą spadki napięcia, moi drodzy. I na prąd, który tam płynie, wystarczający do uruchomienia tego systemu, wszystko będzie ok, ale jeśli będzie trzeba ruszyć taki silnik i do tego potrzebujemy prądu około, powiedzmy, 50 amperów, ja tu teraz strzelam, ale tam naprawdę wysoki prąd leci i ten sterownik ma gdzieś tylko 12 V i tam jakieś, powiedzmy, 2 ampery i spadek napięcia mamy poniżej tego, no to ten system wykryje to, że ten silnik jest uszkodzony, bo się resetuje, po prostu się resetuje i piszczy. Dlatego muszę teraz dostać się do tego nieszczęsnego sterownika w tym motocyklu. Żeby to zrobić, muszę rozebrać cały przód z plastików, co jest bardzo czasochłonne. Więc ja sobie teraz zacznę rozbierać, żeby się dostać do sterownika. Ale przedtem jeszcze sprawdzimy sobie, jakie mamy napięcia na bezpieczniku i czy mamy jakiekolwiek spadki. Bierzemy się do roboty. Bierzemy się do roboty. Jeszcze jedna ważna rzecz, o której muszę powiedzieć. Pamiętacie, w diagnostyce komputerowej mieliśmy taki błąd na czerwono, cały czas na czerwono, który on jest, ten błąd jest stały. Jeśli nam w tekście taki trójkąt na czerwono świeci po wykasowaniu błędów, a inne na zielono,
Znaczy, że urządzenia, które są na zielono, były zapamiętane, bo coś się z nimi podziało, ale teraz skasowaliśmy błąd i są na zielono zaznaczone, to znaczy, że są sprawne. Ale te, które są na czerwono, to znaczy, że to są stałe błędy, takie jak uszkodzony czujnik zajętości kanapy kierowcy i EEPROM. Moi drodzy, EEPROM. Tak też się dzieje, że czasem przy tych spadkach napięcia EEPROM się kasuje i cała pamięć operacyjna, która tam jest, która ma się zapisać, ona po prostu wylatuje. Nie ma jej, on po prostu tego nie czyta. Czym to może być spowodowane? Raczej dwoma rzeczami. Niskim napięciem albo odpalaniem motocykla. Czasem tak się też dzieje, jak odpalacie motocykl, a jest słaby akumulator, on i zaczyna piszczeć, bo jest spadek napięcia. Idzie taka kreska, taki pik na oscyloskopie, gdybyście zobaczyli. No i taki spadek napięcia potrafi uszkodzić takie urządzenie. Aczkolwiek to jest bardzo dobrze zabezpieczane tutaj. Drugą rzeczą, którą może być właśnie taki zajechany silnik, którego nie da się ruszyć, ale system zabezpieczeń to wykrywa i on po prostu to wyłącza. Wyłącza. A trzecią rzeczą jest wilgoć, która może taką elektronikę zabić. Jest to dosyć dobrze zabezpieczone, bo kiedyś rozbierałem taki... Ja mam taki rozebrany sterownik, ale nie wziąłem go teraz. Może później go pokażę, jak to wygląda w środku. Gdzie wilgoć może napłatać bardzo dużo figlów. No i elektronika wtedy pada, jak wiecie, nie? No, ale wszystko da się naprawić. Dopóki nie jest wypalone, wyjarane, zesmażone, wyrwane, to da się naprawić. Takiego zdania jestem. Dobra, sprawdzimy sobie teraz, jak wygląda sprawa napięcia na bezpieczniku od blokady zawieszenia i będziemy dalej szukali usterki. Ja już chyba wiem, gdzie to jest, ale muszę to sprawdzić, bo tego nie sprawdzałem. Tak, moi drodzy, to jest ten bezpiecznik 30-amperowy, tutaj taki zielony. Widać go? Widać go. Na nim będziemy mierzyli napięcie, które tam występuje. Zobaczmy mniej więcej spadki, czy są jakieś mocne. Więc minus do akumulatora. A plusik do bezpiecznika. Zrobimy sobie wręcz do 20 V. Zobaczcie, 12,1 V, ja włączam zapłon, 11,9 spadek. Próbuję zablokować. Praktycznie, aha, ja muszę podłączyć silnik. Dobra, przepraszam bardzo najmocniej. Zapomniałem podłączyć silnika. Dobra. Tak to jest, jak chce się coś szybko pokazać. Dobra, jeszcze raz. Podłączamy się pod bezpiecznik. 11,9 V. Blokujemy. Odblokujemy. Czyli do 11,3, 11,8 jest spadek. Więc coś tam się dzieje niedobrego. Musiałbym przywieźć taki fachowy miernik z takim wykresem, który nam pokaże taki spadek napięcia, który można będzie zauważyć, ale tutaj jest wszystko ok. Myślę, że tymi przewodami z akumulatora też, bo silnik odpala bez problemu, wszystko jest ok. Spróbujemy go uruchomić, spróbujemy, uwaga. Jest ok. Silnikiem kręci ok, więc moi drodzy, ja muszę rozebrać ten przód, dostać się do całego sterownika i wtedy będziemy szukali dalej. Thank you.
jestem już po walce z plastikami. Moi drodzy, najgorsze to, że dojście do tego sterownika nie jest takie proste. Jest przykręcony chamsko na czterech śrubach i te wszystkie cztery śruby muszę wykręcić, żeby po prostu miało to sens, tak? Więc dobra, biorę się dalej. Zmywak do garów najlepszym zabezpieczeniem przed głośnym sygnałem. Oj. No, albo jakiś zdzierak do gipsu, nie wiem. Ale bardzo mnie cieszy to, że tutaj są oryginalne śruby w tym miejscu, bo byłyby jaja wtedy. Mamy to, moi drodzy. Kurczę, trochę się tym męczyłem. I dobrze, że te śruby nie były pozapiekane. Musiałbym to w tą stronę, w tamtą stronę, może to było. Dobra, wyjmujemy. Słuchajcie, nie uwierzycie. Spędziłem na szukaniu w tym motocyklu około 2 godzin tej usterki. I w pewnym momencie myślałem, że się poddam. Ale nie w moim przypadku, bo jestem uparty. Słuchajcie, wpadłem na pomysł, żeby sobie silnik z blokady ustawić w pozycji takiej połowicznej, w połowie jego drogi. Po prostu ręcznie silnik przesunąłem w połowę drogi i było ok. Próbowałem w tym momencie po włączeniu kluczyka odblokować, nic się nie działo. Próbowałem zablokować zawieszenie, a okazało się, że silnik się zaczął odblokowywać. Przy tym jak ja włączałem na zablokowanie. Ja zablokowując, silnik kręcił się w drugą stronę. Więc podejrzewam, że ktoś pomylił przewody. Ktoś pomylił przewody, ale chyba ktoś grzebał w silniku, coś mi się wydaje. Bo tutaj przewody były kolorami, tak jak je rozpiąłem, tak je spiąłem i w stanie nie jestem zapamiętać, jak to wszystko jest połączone. Więc ktoś zamienił te przewody miejscami w silniku i dlatego ten silnik był cały czas jakby, jak chciał się, miał się zablokować, to on się odblokowywał, a już był odblokowany i odwrotnie. Więc ani w te, ani we w te. Doszedłem do tego, teraz wam pokażę, wszystko działa, próbuję zablokować. Zawieszenie zablokowane. Zobaczcie to sobie sami. Przełączę kamerę. A, jest, dobra. Zobaczcie, jest zablokowane? Odblokowuję. Odblokowuje się, jest elegancko. Zawieszenie jest miękkie, przydarte. Kuźwa. Jeszcze robota z zawieszeniem nas czeka. Ja pierdzielę. O matko. Blokada jest. Jest. Odblokowane. Puściło, zobaczcie. Wszystko działa. Baja. Blokada jest. Odblokowane. Moi drodzy, jaki z tego morał jest? Takie podsumowanie tego filmu. Słuchajcie, morał jest taki, żeby nie grzebać samemu w takich rzeczach. Jeśli ktoś nie ma o tym pojęcia, nie grzebcie, nie naprawiajcie na własną rękę. No bo ja to zawsze tłumaczę, można sobie zrobić więcej szkody niż pożytku. O, tutaj będzie lepiej widać. I nie ma to większego sensu, bo koszty naprawy są takie, że masakra. Ja już się umówiłem z klientem na kwotę naprawy i to taka zostanie. Naprawiłem motoreduktor, zrobiłem silnik, jest wszystko ok. Więc teraz zostało nam tylko co? Podłączenie wszystkiego razem, podłączymy się do komputera i sprawdzimy te wszystkie błędy, co tam jeszcze nie działa. Nie działa ten nieszczęsny. Nieszczęsny czujnik zajętości kanapy. Spróbujemy to naprawić, ale na początek zdiagnozujemy sobie komputerem, podłączymy do komputera. Zobaczymy, co nam pokaże teraz diagnostyka. Więc tak, jesteśmy podłączeni, zaczynamy. Jakaś aktualizacja nam się włączyła, ale to nic. Wybieram motocykle.
Piaggio, 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 Esperanz, MP3, MP3 Urban, 300 E, parkowanie, start. Potwierdź, łączymy się z systemem parkowania. Zobaczmy, ale pięknie. Na żółto potencjometr, na żółto moduł reduktor, na żółto czujnik przenośnika, moi drodzy. Przenośnik to jest ten, moi kochani, to jest hamulec ręczny, który blokuje nam przechył i tam też jest czujnik, który informuje system, że jest to zablokowane czy odblokowane. Ja to teraz skasuję. Wykasujemy te błędy. Musi nam to się wszystko na zielono zapalić oprócz czujnika zajętości fotela kierowcy. Jest. I tak jak mówiłem, to znaczy, że ten czujnik zajętości fotela jest uszkodzony, ale zaraz to sprawdzimy, bo ja mam taki czujnik wyjęty z kanapy i podłączając możemy sprawdzić, czy to działa, czy nie. Wtyczka czujnika zajętości fotela znajduje się w tym miejscu, więc muszę wtrącić ten śrubę z żółtą i odłączyć to, sprawdzić, co się dzieje. Idę po mój testowy egzemplarz czujnika zajętości kanapy kierowcy. Jestem z powrotem. Tak wygląda czujnik zajętości kanapy w tym motocyklu. Znajduje się on w tym miejscu. O, sorry, nie widać. Znajduje się w tym miejscu w kanapie. Tutaj, na środku dokładnie widać taki drogek. Czasami jak dajecie sobie, moi drodzy, oprzeć kanapę, może mieliście takie przypadki, już miałem, ktoś dał oprzeć kanapę, tu sobie dał podwyższenie, bo był za wysoki, tapicer wpierdzielił gąbki, wyrównał wszystko, naciągnął cały ten sky, czy co oni tam używają. Klient przyjeżdża do domu, a tu czujnik nie działa, bo nie świeci. Cały czas można odblokować, nawet jeśli zejdziemy z motocykla i mamy zablokowane zawieszenie, możemy dodać gazu, on się sam odblokowuje, tak jakby ktoś siedział na kanapie. Co jest grane, co jest zepsute, rozwala cię pół motocykla, a okazuje się, że to wina tapicera, który nie wie, o co chodzi z tym czujnikiem. Więc on reaguje po prostu na dotyk, może nie, ale na ścisk. Dwie ścieżki się zbierają i już się robi obwód, się zamyka. Tak to proste jest, jak budowa cepa. Sprawdzamy, moi drodzy, wkładam to, podłączam zamiast kanapy, to będzie nasza kanapa i zobaczymy, co się będzie działo na tej kontrolce ostrzegawczej, która nas informuje, czy ten czujnik działa, czy nie działa. Mamy włączony zapłon, zablokujemy zawieszenie, kanapa zablokowana, po naciśnięciu powinno nam zgasnąć, uwaga. Ta-dam! Nie działa! Nie działa! Moi drodzy, nie działa! Wiem, dlaczego nie działa. Bo musimy rozebrać resztę motocykla. Żeby rozebrać resztę motocykla, muszę się skonsultować z klientem, bo roboty jest co niemiara. Muszę je dostać do całej głównej wioski od tego przewodu, który łączy się z tym. Wtedy będziemy wiedzieli, co i jak. A teraz sprawdzimy sobie, czy jest sprawny czujnik w kanapie. Moi drodzy, już wam tłumaczę, jak to można sprawdzić. Trzeba by się uzbroić w taką wtyczkę, ponieważ w tej fabrycznej wtyczce, w tym gnieździe tutaj, zobaczcie, trudno by było się dostać sondami miernika. Jest to wykonalne, chyba że ktoś to potrafi rozebrać, ja to potrafię, ale że miałem okazję z jakiejś rozbitej MP3 to zdjąć, to sobie to zrobiłem. I teraz najważniejsza rzecz, pomiar impedancji oporności tego paska, bardzo ważna. Jeśli jest odłączona wtyczka, nie ma impedancji oporności, jest źle,
Jeśli zwarta ta wtyczka jest zwarcie, też jest źle, bo komputer to źle odczytuje. Musi być odpowiednia oporność na podłączonej kanapie i na zajętej kanapie. Już Wam pokazuję, jak to wygląda. Dla mnie sprawa jest prozaicznie prosta. Miernik włączamy na pomiar oporności. Podłączamy sobie końcówki sondy do miernika. I kanapa, jeśli nie jest zajęta, ma oporność 17 kOhmów. 17 kOhmów. A teraz ktoś siada na tej kanapie. Ściskam. Jaką mamy oporność? 1,3 kOhma. Schodzimy z kanapy. 1787 i 1,3. A kiedy wyjmiemy wtyczkę, odpinam wtyczkę. 0 ohmów i komputer widzi, że jest uszkodzony pasek albo kanapa, albo przewody itp. itd. I dlatego przy zablokowanym świeci. I otóż to cała historia, zasady działania tego fotela, tego czujnika zajętości fotela kierowcy. I jeśli go nie ma lub jest i nie działa, no to klapa. Teraz sprawdzimy, czy ten czujnik jest sprawny. I analogicznie jak w tamtym przypadku, moi drodzy, tu mam podłączoną kostkę. Ja to sobie zamknę, żeby było lepiej widać chyba. Tak, postawimy sobie miernik, żebyście mogli to zaobserwować. O, czy to widać? Czy to widać? Halo, czy to widać? Widać. I tak, nikt na kanapie nie siedzi. Podłączamy miernik. Mamy 17 ohmów. To prawie 18 kOhmów, przepraszam. Ktoś siada na kanapę? 1 kilo. Zobaczcie. Schodzę, siadam. Schodzę, siadam, schodzę, siadam, schodzę. Nie wiem, czy to będzie piszczało, nie powinno. Nie powinno być tam dobra. Schodzę, siadam. Więc diagnoza jest prosta. Mamy sprawny ten czujnik zajętości kanapy i to jest bardzo wielki plus, moi kochani. Bo to by się wiązało z rozebraniem tego siedzenia, ściągnięciem całego obicia i włożenia naprawy tego oczywiście czujnika. Jeśli potrzebujecie taki czujnik naprawić, a wiecie, że jest uszkodzony, można go do nas wysłać. Jeśli obszywacie kanapę i to po prostu można to wysłać, my to naprawimy, odeślemy naprawione i można to zamontować. To tyle, moi drodzy. Co? Ja teraz muszę zadzwonić do klienta i poinformować go o tym, że po prostu mamy więcej pracy. Czy chce to naprawiać, czy nie? Różnie to bywa z ludźmi. Chcą naprawiać, nie chcą naprawiać, także lecimy z tematem. Jestem po telefonicznej konsultacji z klientem. Moi drodzy, oczywiście naprawiamy czujnik zajętości fotela, ponieważ klient chce, żeby działało wszystko jak należy. Więc przystąpimy do rozebrania tego wszystkiego. Musimy wszystko rozebrać, żeby się tam dostać. No ale trudno, przynajmniej będziemy wiedzieli, co tam można jeszcze dokręcić, sprawdzić i tak dalej, i tak dalej. Także zabieramy się do pracy. Jak widać, dotarłem już do tego przewodu. Musiałem ten plastik, ten tunel tutaj zdemontować. Żeby to zdemontować, trzeba wszystko tutaj mniej więcej poodkręcać. No i musimy poszukać, w którym momencie ten przewód jest przerwany, prawda? Jak to najlepiej sprawdzić, już pokazuję. Tylko muszę znaleźć moje narzędzie. Nie wiem, w jakim stopniu to będzie widoczne, chyba będzie ok. Zabezpieczenie jest. Chciałbym po prostu tak zciąć tą izolację do tyłu. Nie bardzo chcę iść, ale jest to sposób. Moment. Dzisiaj wieje, powiem Wam, masakra. U nas się mówi, jakby się ktoś powiesił. Nie krzychu. Już ściągam gumkę.
wam już chyba się rozwiązało samo. Zobaczcie. W tym miejscu przerwał się przewód. Muszę teraz tą gumę cofnąć samą do tyłu. I muszę to zbudować. Wyjąłem ten pin z tej wtyczki, bo masakra. Zdjąłem tą gumę. Zobaczcie, mamy to w tym miejscu przerwane. Trzeba ten przewód po prostu teraz zlutować, zabezpieczyć termopłuczliwą izolacją. No i z powrotem do motocykla. Będziemy zakładali potem gumkę na instrument, gumę na instrument. Taka piosenka była fajna, załóż gumę na instrument. Dobra, na tym gadka. I działamy dalej. Mam to gotowe, moi drodzy, jest bardzo ważna rzecz, to trzeba zlutować. Nie możemy tego skręcić, zaizolować i zostawić, to trzeba zlutować. Dlaczego? No, bo tak się powinno robić. Nasuwamy termokurczliwkę na to, pyk, opalarka, ściągamy, no i montujemy z powrotem. Dobra, moi drodzy, wszystko złożyłem, poskręcałem, założyłem kanapę, sprawdzamy. Tak, żeby było widać kanapę, o, i tu kontrolkę będziecie widzieć czerwoną. Musicie zwrócić uwagę na tą kontrolkę. Zobaczcie, dotykam kanapy. Siedzimy, gaśnie, wchodzimy, zapala się. Siadamy, gaśnie, wchodzimy, zapala się. A teraz kilka słów o tym, po co jest ta kontrolka. Po pierwsze, żebyśmy wiedzieli, że ta kontrolka działa i że system zajętości fotela również działa. Druga sprawa, no jest po to, żeby... Po co ta funkcja w ogóle jest? Siadamy. No i było cięcie, bo zadzwonił telefon i nagrywanie się wyłączyło. Cholera, muszę jednak zacząć kamerą nagrywać. Więc tak, to jest po to, że jak my siedzimy na, zablokujemy zawieszenie podczas jazdy, siedzimy i system wie, że kierowca zajął fotel, dodajemy gazu, automatycznie odblokowuje się zawieszenie i może normalnie jechać. Jeśli to nie działa i przy zablokowanym zawieszeniu będziemy próbowali ruszyć, ten motor będzie tak po prostu odcinał obroty silnika, żeby nie ruszyć, bo się nie odblokuje. Wiadomo, nie możemy z taką prędkością większą niż 7 km na godzinę jechać z takim zablokowanym, sztywnym zawieszeniem, bo byśmy się zabili. Słyszałem gdzieś przypadek, że nawet ktoś, komuś się podczas jazdy zablokowało zawieszenie. Nie wiem, jak to jest możliwe. W przypadku takiego systemu to są zabezpieczenia, które przechodzą rygorystyczne testy, jak wiecie, które przechodzą homologację przede wszystkim, ale taką porządną homologację, nie jak chińskie skutery, które mają spawy, jakby moja 15-letnia córka naspawała zwykłą spawarką elektrodową, bo to dla mnie to jest porażka. Ale to nie jest materiał na ten film. Więc takie coś musi być niezawodne. Dlatego klient też chciał, żeby to naprawić, ponieważ będzie jeździła na tym jego małżonka, żeby się przekonać do tego skutera. Jest to bardzo wygodne, naprawdę, jak ktoś się nauczy z tym systemem jeździć, jest to bardzo, bardzo wygodne. Nie trzeba nawet dotykać podłoża stopami, żeby utrzymać motocykl w pionie, prawda? Dobrze, moi drodzy, ja składam to wszystko w całość, bo jeszcze muszę się na tym przejechać. Jak widzicie, skuter mam poskładany już tutaj. Tylną część do rogi, jeszcze przybić został. Ale jak pamiętacie, mówiłem, że ten skuter był w autoryzowanym serwisie w Wielkiej Brytanii. Słuchajcie, ja nie wiem, co to są za serwisy. Może ja też nie jestem idealny, bo czasem zdarzy mi się coś przeoczyć, aczkolwiek staram się dopilnowywać wszystkiego. Także sprawdziłem, a ta czasza, ta pokrywa przednia, była przykręcona tylko na tych cienkich śrubach, na tych wkrętach i na niczym więcej, gdzie tu są jeszcze miejsca na śruby. Tutaj brakowało trzech śrub, które uzupełniłem. Oczywiście nie mam oryginalnych już tylu, ale dałem nowe śruby na krzyżach. Bardzo ładnie to wygląda. Jest to teraz spójne, bo to wszystko chodziło i dziwiło mnie, że zeszła ta czasza bez problemu. Także ja nie wiem, co się dzieje na świecie, ale skoro autoryzowany serwis robi takie coś,
Nie wiem o co chodzi, naprawdę. Lenistwo, chamstwo, o co chodzi, no nie wiem. Ja podejrzewam, że każdy szef powinien stać przy podnośniku i patrzeć mechanikom na ręce. Ja wiem, że nie o tym chodzi w biznesie, ale widzę, że powinniśmy mieć coraz mniej zaufania do pracowników i sprawdzać ich. Ja też swoich sprawdzałem, także no, patrzę na ręce. Jedynym pracownikiem, którego nie musiałem sprawdzać, to był mój syn, który zawsze wszystko robił od A do Z. Pozdrawiam Kevina oczywiście. Składam to do końca, bo ja muszę jeszcze jazdę próbną zrobić, a mamy na dworze minus 2. Świetnie, co? Więc tak, motor złożony, uzupełniłem wszystkie blaszki montażowe, których tu brakowało. Brakowało ich chyba ze 20 sztuk. Podokładałem wkrętów, których nie było, bo to było tak porozwalane wszystko, że na czterech wkrętach się to tylko trzymało, tu u góry na dwóch i na dole. Nie było w ogóle takich solidnych wkrętów montażowych, które trzymają tym całym czasie, bo teraz to nie dnia, a potem się wszystko ruszało. Więc uzupełniłem wszystko, sprawdziłem napęd, wszystko jest w porządku. Wszystko mamy wyczyszczone, jeśli chodzi o diagnostykę, wszystko działa prawidłowo. A podsumowanie za chwileczkę. Moi drodzy, podsumowanie dzisiaj będzie w moim warsztacie u góry. Jak widzicie, obiecałem wam, że pokażę wam ten sterownik w momencie, jak tylko sobie muszę oddać kamerę u góry, żebyście lepiej mogli zaobserwować. Tu jest rozebrany sterownik, o którym mówiłem, który jest używany w Piaggio MP3 i w tych wszystkich pochodnych. Jest to sterownik, który zawiaduje całym układem blokady tego zawieszenia, które mamy z przodu. To jest bardzo, bardzo ważny element. Postaram się wam tutaj pokrótce wytłumaczyć, co tutaj się znajduje. Otóż tutaj mamy główny procesor, w którym jest przechowywane oprogramowanie, taki soft wgrany, który tego wszystkiego pilnuje. Mamy tutaj pamięć EEPROM, mamy tutaj wzmacniacze operacyjne, przerzutniki, stabilizatory napięcia, czy nawet sterowniki MOSFETów. Tutaj mamy właśnie te MOSFETy, o których mówiłem, które właśnie działają jako taki przekaźnik elektroniczny i one właśnie przerzucają te bieguny i możemy w taki sposób ten motocykl blokuje i odblokowuje to zawieszenie głównie. Zawiaduje tym całym właśnie tą blokadą zawieszenia. Boże, jakoś się nie mogę wysłowić dzisiaj. Ten układ też, ten ECU, ten cały sterownik też sprawdza prędkość obrotową kół, żeby wiedział, kiedy może zablokować oczywiście zawieszenie, bo wcześniej przy większych prędkościach nie można, tam bodajże od 7 km na godzinę czy 5 zaczyna się dopiero włączać kontrolka żółta, która miga, wtedy pozwala nam na zablokowanie zawieszenia. No i oczywiście pilnuje tego systemu całego przy dodaniu gazu, może odblokowuje zawieszenie i my sobie jedziemy. Tak to wygląda, moi drodzy. Oczywiście jest też ten właśnie system zabezpieczający przed spaleniem i tego silnika i tego całego układu, ponieważ te MOSFETy mają tutaj jeszcze takie doprowadzenie, to się nazywa feedback. On mierzy tutaj sobie prąd, który płynie w tych tranzystorach. I oczywiście jeśli ten prąd jest za wysoki, tak w tym przypadku jak naprawiałem ten motocykl, że te bieguny były odwrócone, kiedy on miał zablokować, to odblokowywał, a był odblokowany system, więc on dostawał za duże obciążenie i od razu to odczytywał i wpadał w taki tryb awaryjny, żeby po prostu nie uszkodzić reszty urządzeń. Moi drodzy, jak widzicie, naprawa takiego czegoś nie zawsze jest prosta, aczkolwiek jak widzieliście na filmie, jest bardzo, bardzo dużo pracy przy takim motocyklu. No, trzeba mieć jakiś system diagnostyki, żeby wiedzieć, co robić, bo powiem tak, takie naprawianie takich rzeczy na ślepo nie zawsze przynosi wymierny efekt, więc proponuję nie kombinować i zlecić takie naprawy serwisowi jakiemuś takiemu, który po prostu ma o tym pojęcie i wie, co robi. Tyle chyba w temacie, moi drodzy. Także co mieliśmy uszkodzone? Mieliśmy zablokowany silnik, wyczyściłem wszystko, nasmarowałem. Były odwrócone bieguny, potem okazało się silnika, dlatego że ktoś już w tym silniku kombinował, na co nie zwróciłem uwagi oczywiście. Podpiąłem, że tak powiem, wtyczki kolorami przewodów tak, jak powinny być, ale niestety okazało się, że to jest nie tak, odwrotnie trzeba było. Więc odwróciłem te bieguny we wtyczce, wszystko teraz gra i działa, jest ok.
tyle, moi drodzy, w tym temacie. No, jeśli macie jakiś uszkodzony motocykl, zapraszam. Jeśli nie dajecie już rady, zapraszam na moją stronę internetową, serwisową. Oczywiście, jeśli potrzebujecie jakieś oleje, zestawy, części do takich właśnie Piaggio czy różnych innych markowych motocykli, zapraszam do mojego sklepu internetowego. Oczywiście tam się dużo zmieniło od ostatniego czasu, ponieważ przestałem handlować częściami do Chińczyków i jest tam większy porządek w tym sklepie, tylko markowe motocykle. Jeśli czegoś nie ma, piszcie w formularzu kontaktowym, oczywiście ja to wystawię dla Was. Będzie to wtedy dostępne w sklepie internetowym, moi drodzy. To by było na tyle. Moi drodzy, a jeśli potrzebujecie kupić jakiś porządny motocykl lub MP3, zapraszam do firmy AS Moto. Link do ogłoszeń będziecie mieli pod filmem w opisie, w komentarzu, więc tam będzie link do Elixa. Zapraszam serdecznie wszystkich zainteresowanych. Firma AS Moto zapewnia, moi drodzy, serwis tych motocykli. Moi drodzy, pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Lewa w górę, oczywiście mamy połowę listopada, więc jest już zimno, jest -1, -2, czasem -5 u nas na Śląsku, więc no jest zimno, także lewa w górę na przyszłość. Ja myślę, że co niektórzy bardziej zawzięci jeszcze jeżdżą. Pozdrawiam serdecznie.